Rak przełyku to szczególnie złośliwy nowotwór. Mało której osobie z tym rozpoznaniem udaje się przeżyć więcej niż 5 lat. Spójrzmy, co się przyczynia. Tak jak wcześniej mówiłam, stan zapalny, czyli palenie papierosów, picie alkoholu, ale też refluks żołądkowo-przełykowy. Myślę, że to zagadnienie jest bliskie wielu osobom. Refluks żołądkowo-przełykowy, czyli zarzucanie kwaśnej treści z żołądka do przełyku, powoduje stan zapalny tego przełyku. Żołądek jest przyzwyczajony do pH 1,5 czy 2, ale przełyk, dla przełyka to już jest zbyt kwaśne, zbyt żerące środowisko i rozwija się tak zwany przełyk Barreta. Co wpływa na to, że nam się zwraca zawartość żołądka kwaśna do jelita? Otóż odpowiedzialny jest za to hormon cholecystokinina, wydzielana przez nasz układ trawienny. Kiedy jemy coś tłustego, to ta cholecystokinina opóźnia opróżnianie żołądka i rozluźnia dolny zwieracz przełyku. Przez to może się następuje zarzucanie tej kwaśnej treści do przełyku. Kiedy posłano ludzi do McDonald'sa i nawet jeżeli te dwie grupy jadły pokarm o wątpliwej jakości odżywczej, to ci, którzy spożywali wysokotłuszczowy posiłek, mieli 4 razy więcej kwaśnych odbić niż te osoby, które spożyły niskotłuszczowy posiłek. I to dlatego, że było więcej, tutaj wydzieliło się w odpowiedzi na ilość spożytego tłuszczu więcej cholecystokininy. Czyli pokarm bogaty w mięso sprzyja spowodowanemu refluksem żołądkowo-przełykowym stanowi zapalnemu. A jeżeli mamy stan zapalny, to łatwiej o nowotwór. I faktycznie spożycie mięsa i tłustych potraw sprzyja rozwojowi raka przełyku. Okazuje się, że to nie bez znaczenia, jakie mięso jemy. Okazuje się, że rak przełyku per se w przełyku występuje częściej, kiedy spożywamy czerwone mięso, ale kiedy spożywamy drób, to często ten rak umiejscawia się na pograniczu przełyku i żołądka. Czyli żadne mięso nie jest tak naprawdę w tym momencie bezpieczne. Rak żołądka. 18 lat obserwacji, 60 tysięcy kobiet. I znowu te same wyniki. Wzrost zachorowania na raka żołądka aż o 66%, kiedy było zjadane przetworzone mięso, parówki, hot dogi. Proszę Państwa, ja chcę tylko zwrócić uwagę, 66%, nie 1, 2, 3, 4%. 60, 70, 100, 200. 2 razy częściej kobiety o najwyższym spożyciu versus kobiety o najniższym spożyciu chorowały na raka żołądka. 500 tysięcy osób. 500 000 osób, 6 lat obserwacji, również spożycie czerwonego i w ogóle przetworzonego mięsa było związane z większym ryzykiem zachorowania na raka żołądka. Co chroni przed zachorowaniem na raka żołądka? Również dane z tego badania. Wysoki poziom witaminy C we krwi chroni przed zachorowaniem na raka żołądka. Pamiętajmy o to. Bez względu na ilość tych nitrozamin, im więcej będziemy mieć witaminy C, tym bardziej będziemy chronieni. Rak jelita grubego to jest taka najczęściej spotykany nowotwór obecnie. Tak jak mówiłam, wszystko zaczyna się od pojedynczych komórek. Najpierw powstaje anormalne zgrupowanie komórek w wyściółce jelita, potem z tego powstaje polip, a z polipu rozwija się zmiana nowotworowa. Okazuje się, że spożycie kurkumy w ciągu 30 dni może zmniejszyć liczbę onkogennych struktur o 40%. A jedyne działanie uboczne to żółte zabarwienie stolca. Czyli
Czyli mamy coś, co naprawdę jest tanie, a może nam służyć. Jest taka choroba rodzinna polipowatość gruczołakowata. Po 9 miesiącach codziennego spożywania czarnych malin liczba polipów zmalała o połowę. To badanie było z udziałem czarnych malin. Tak naprawdę chodzi o ilość antyoksydantów. Im więcej antyoksydantów w naszym pożywieniu, tym większe zabezpieczenie przed rakiem jelita grubego. Obserwowano 30 tysięcy osób przez 6 lat. Spożycie raz w tygodniu czerwonego mięsa podwajało ryzyko raka jelita grubego. Raz w tygodniu podwajało. A spożycie drobiu i ryb potrajało ryzyko raka jelita grubego w porównaniu z tymi, którzy w ogóle mięsa nie jadali. 30 tysięcy osób, 6 lat obserwacji. Nie możemy tutaj dyskutować z faktami. Ja mogę tylko opowiadać o tych faktach. Natomiast jedzenie strączku, fasoli, groszku, soczewicy przynajmniej 2 razy w tygodniu obniżało ryzyko raka o 50% w porównaniu z tymi, którzy nigdy strączkowych nie jadali. Dlaczego mięso tak bardzo szkodzi komórkom jelita grubego? Otóż w mięsie jest krew. I w białym mięsie, i w czerwonym mięsie jest krew. W krwi jest hemoglobina, w której jest hem, a w tym hemie jest żelazo. Zawsze nas uczono, że żelazo niehemowe, czyli to, które jest właśnie w roślinach strączkowych, w ogóle w roślinach, jest gorszej jakości niż to żelazo hemowe, które się tak łatwo wchłania. Faktycznie ono się łatwo wchłania. Bez znaczenia jest dla tego żelaza, ile go potrzebujemy. Czyli wchłania się go dużo bez względu na to, czy go potrzebujemy, czy nie. Natomiast żelazo niehemowe wchłania się w zależności od potrzeb naszego organizmu. Natomiast z niego powstają wolne rodniki tlenowe. Pamiętacie Fe2+ i 3+, czyli on może przechodzić w różne stadia i może utleniać i może powodować powstawanie wolnych rodników tlenowych. I zwiększenie żelaza hemowego koreluje pozytywnie, czyli zwiększa ryzyko raka jelita grubego. Co nas może chronić? Tak zwane fityniany. To są związki, które występują w produktach pełnoziarnistych i w roślinach strączkowych. One mają zdolność chelatacji. Wiecie, co to jest chelatacja? To jest otaczanie. I zawsze nas również uczono, że ten kwas fitynowy i fityniany to jest coś złego, że zapobiegają wchłanianiu wapnia, które jest w produktach na przykład strączkowych i dlatego to jest szkodliwe. Teraz badania wykazują, że ludzie, którzy spożywają dużo strączków na odwrót, mają mniejsze kości i mają dużo w nich wapnia. I okazuje się, że te fityniany neutralizują to żelazo, które jest przyjmowane z mięsem. Czyli, proszę Państwa, kochacie karkóweczkę, jedzcie ją, ale raz, dwa razy w tygodniu, a w pozostałe dni jedzcie na przykład warzywa strączkowe albo inne warzywa. Właśnie tak nawiasem mówiąc, kiedy mnie pytają, co jem, to ja to jem. No bo jak to? Nie jem mięsa, nie jem nabiału ryb, to co ja jem? To ja to jem. Chcę tylko też zwrócić uwagę, że norma żelaza jest od 30 do 170, a ja to jedząc miałam, bo badałam wtedy przed zajściem w ciąży, poziom 150. Przy normie do 170. A będąc w ciąży i nadal na mojej diecie miałam 90. Czyli również o wiele więcej niż 30 najmniejszy poziom. Okazuje się, że fityniany hamują wzrost komórek raka, bo one zabierają również żelazo komórkom nowotworowym. Przez to hamują rozwój raka jelita grubego, ale również piersi, szyjki macicy, prostaty, wątroby, trzustki czy skóry. Fityniany odcinają również guza od dostępu krwi. Guz, żeby mógł się rozmnażać, musi zyskać dostęp do krwi, do glukozy. Inaczej się nie rozwinie.
i fityniany powodują przerwanie tych połączeń, blokują powstawanie nowych połączeń naczyń krwionośnych. Potrafią nawet cofnąć rozwój komórek nowotworowych. Raka jelita grubego, piersi, wątroby czy prostaty. Rak trzustki. Tutaj taka mała dygresja. Jeżeli można cokolwiek dobrego powiedzieć o chorobie nowotworowej, to, że jest to choroba wyjątkowo sprawiedliwa. Że dotyka ludzi bardzo sławnych, celebrytów i bardzo mało znanych. Dotyka ludzi bogatych, biednych, dotyka młodych, dzieci i osoby stare. Bez znaczenia jest. Wszystkie osoby w porównywalnym stopniu zapadają na nowotwór, w tym też również na raka trzustki. Rak trzustki ma wyjątkowo złe rokowanie. Mniej niż 5% osób, które na niego zapadły, przeżywa 5 lat. Spożycie drobiu jest związane z wzrostem ryzyka zachorowania na raka trzustki. I zaledwie ćwiartka piersi kurczaka dziennie podnosi ryzyko aż od 72%. Nie 2%. 72%. Natomiast spożycie selenu, im więcej selenu, tym dłuższe przeżycie pacjentów z rakiem trzustki. Zaobserwowano w ogóle u pacjentów z niskim poziomem u pacjentów z rakiem trzustki niski poziom selenu, za to wysoki poziom miedzi. Rak wątroby. Czynniki ryzyka również te, które powodują stan zapalny, czyli zapalenie wirusowe wątroby typu B, C i E. Niealkoholowe stłuszczenie wątroby i duże spożycie alkoholu. Niealkoholowe stłuszczenie wątroby. To jest choroba ludzi otyłych. Więcej mówię o tym w wykładzie poświęconym cukrzycy, przez otyłość do cukrzycy. Dostępny w internecie. Produkty, które chronią przed stanem zapalnym wątroby, nie zgadniecie. Zwykła owsianka. Nie na mleku. Na wodzie. Dzisiaj zjadłam owsiankę ugotowaną na wodzie, do której dodałam troszeczkę kardamonu i troszeczkę cynamonu i wkroiłam jabłuszka, bo lubię takie prażone. Dodatkowo posypałam to później migdałami i suszoną żurawiną. Królewskie jedzenie. Owoce żurawiny, tak nawiasem mówiąc, najsilniej ze wszystkich owoców, czy to cytrusowych, czy to jabłek, hamują rozwój komórek raka wątroby. Tylko że jedna szklanka świeżych lub mrożonych owoców żurawiny to równa się 7 szklanek suszonej żurawiny. Także to, co ja zjadłam, to bardzo mało. Jeżeli ktoś ma naprawdę problem, to w ten sposób można się wspomóc. Rak nerki. Kobiety spożywające duże ilości czerwonego mięsa, czyli 50 gramów na dzień. Co to jest 50 gramów na dzień? Jeżeli ludzie rano jedzą bułkę z szynką, w południe jedzą, tak, i jeszcze wieczorem jedzą pasztet jakiś z mięsem. Częściej chorują na raka nerki. Moja mama 2 lata temu miała usuniętego guza nerki i niestety u mnie w domu jadało się bardzo dużo czerwonego mięsa. Rak pęcherza moczowego. Bekon, to wszyscy wiedzą, to jest związane, ale proszę Państwa, palenie tytoniu zwiększa 3-krotnie ryzyko rozwoju raka pęcherza moczowego w porównaniu z tymi, z osobami, które nigdy nie paliły. Proszę Państwa, ja znieczulam do tych operacji usuwania pęcherza moczowego z powodu nowotworu. Ja rozmawiam z tymi ludźmi przed operacją. Czy myślicie Państwo, że to jest taki dobry stan, kiedy człowiek ma świadomość tego, co robił źle i tak naprawdę chciałby cofnąć czas? Jest to bardzo duża operacja, bardzo krwawa i bardzo bolesna.
Anestezjolodzy po prostu zakładają cewnik zewnątrzoponowy, tak jak do porodu, żeby prowadzić pacjenta w tym okresie pooperacyjnym, dlatego że jest to tak dotkliwy ból. Oczywiście potem są problemy, nie ma pęcherza moczowego, więc wszczepia się kawałek jelita, ale przecież jelito naturalnie nie jest przeznaczone do zbierania moczu, więc pojawiają się dalsze problemy. Proszę Państwa, każdy nowotwór oznacza to samo. Cierpienie. Rak szyjki macicy i znowu papierosy. Sama infekcja wirusem brodawczaka nie wystarczy. Tak naprawdę w 2004 roku uznano, że to palenie papierosów współistniejące jest powiązane z infekcją HPV, jest powiązane z nowotworzeniem oraz inwazyjnością raka szyjki macicy. Proszę Pani, badajmy sobie, róbmy sobie co roku cytologię. To nie zapobiegnie nowotworowi, ale pozwoli go w miarę szybko wychwycić, usunąć i zaoszczędzić nam zdrowie. Mięśniaki macicy są powiązane z dużym spożyciem wołowiny i szynki, natomiast duże spożycie zielonych warzyw chroni przed mięśniakami. Niedawno znieczulałam pacjentkę, która 15 lat temu miała usunięte mięśniaki macicy. 5 lat temu miała usuniętego raka, jednego raka chyba szyjki macicy, a teraz aktualnie leży z powodu raka jelita grubego. I te 15 lat temu ona miała usunięte mięśniaki. Gdyby ona być może miała tę wiedzę, którą teraz już Państwo mają, że coś robiłam źle, że dziś mam mięśniaki. Więc dziś usunięto mi mięśniaki, ale ja się teraz przyjrzę temu, co robię źle, żeby nie robić tego samego, bo dziś mięśniaki, a jutro rak innego narządu. Proszę Państwa, rak to jest choroba całego organizmu. To tylko geny decydują, gdzie on się umiejscowi. Ktoś dostał w spadku po rodzicach słabszą wątrobę, to dostanie raka wątroby. Ktoś dostał słabsze jelito, dostanie raka jelita grubego. Rak endometrium również częściej występuje u tych kobiet, które spożywają dużo mięsa, zwłaszcza czerwonego mięsa. A te kobiety, które spożywają duże ilości przetworzonego mięsa, posiadają zwiększone ryzyko zachorowania na raka jajnika. Też nowotwór bardzo trudny do leczenia. Niewygodne te dane, dziwne, no ale takie są, że ryzyko raka jajnika koreluje, wzrasta wraz z ilością spożytych jajek. I u grupie spożywających 2-4 jajka na tydzień było to 2 razy większe ryzyko niż te osoby, które w ogóle jaj nie spożywały. Spożywanie jajek korelowało również z rakiem jelita grubego i u mężczyzn, i u kobiet. I rak piersi jest 2,5 raza większy u kobiet spożywających jajko codziennie w porównaniu do kobiet, które spożywają jajka sporadycznie. 142 tysiące przebadanych Japonek. Tutaj moja koleżanka, która teraz już jest po mastektomii w maju w ubiegłym roku, w moim wieku miała mastektomię. I zawsze, kiedy ktoś się zwraca do mnie z prośbą o pomoc, to siadamy i zaczynamy analizować, co jadłaś, jak spałaś i wszystko, tak? I Gosia jest wegetarianką, ale ona ćwiczyła i ona miała ten taki kompleks białka. Ona potrzebuje białka. Więc robiła sobie jajecznicę i jadała tych jajek 15 na tydzień. Plus ćwiczyła i jadła bardzo dużo hydrolizowanego białka serwatkowego. No bo białko, czyli również białko krowie. I pomimo, że nie jadła mięsa, to tego białka zwierzęcego miała tak dużo, plus stresy, że dzisiaj już jest po mastektomii. Proszę Pani, wśród kobiet, które zginęły w wypadkach komunikacyjnych, co piąta kobieta miała
zmiany w piersiach nowotworowe, które jeszcze nie mogły być wychwycone przy pomocy mammografii, a prawie 39% kobiet po 40 roku życia miało zmiany nowotworowe. Ja nie mogę powiedzieć i żadna z pań nie może powiedzieć, że w tej chwili nie mamy tu zmian. I dobrze byłoby, gdybyśmy za 50, za 70 lat umarły sobie spokojnie z tymi zmianami i nigdy, żeby te zmiany nie przysporzyły nam problemów. To tak jak powiedziałam wcześniej, wszystko zaczyna się od pojedynczej komórki i tylko w zależności od tego, na jakie te komórka trafi warunki, ona może się podwajać z prędkością raz na miesiąc albo raz na 10 lat. A dopiero miliard komórek widać w mammografii, czyli 30 podziałów. Jest pewna substancja, która może powodować nowotwory. W ogóle, kiedy spojrzycie, to pewno rak piersi dotykający coraz młodsze kobiety, w coraz większej ilości. Niestety młode kobiety umierają, pozostawiając malutkie dzieci, to umierają kobiety, które mają 32, 34, 36 lat. Jest pewien czynnik, nie zgadniecie, gdzie on jest, który również może powodować nowotwór piersi. Co to za czynnik? Tak. Bisfenol A, plastiki. Plastiki, które są wszędzie. Puszki są wewnątrz powleczone plastikiem, który zawiera bisfenol A. Puszki z warzywami również. Dlatego ja na przykład w większości kupuję sama albo słoiki, albo strączki sama kupuję na wagę suche i wszystko moczę wcześniej, żeby uniknąć. Ten bisfenol A może naśladować działanie estrogenów i działać na nasze receptory estrogenowe, prowadząc do zmian, do proliferacji komórek, do apoptozy, migracji i mają również udział w powstawaniu nie tylko raka piersi, ale również jajnika i prostaty, czyli hormonozależnych nowotworów. Jak w ogóle doszło do tego, że zauważono coś takiego, że jest problem z powodu bisfenolu? Otóż hodowano myszy i badano tkanki myszy. I nagle okazało się, że o kilkadziesiąt procent wzrosła proliferacja, czyli zaczęły się mnożyć komórki i rakowacieć komórki tkanki piersiowej. Te myszy były cały czas tak samo karmione. Te myszy żyły cały czas w tych samych warunkach. I uczeni, którzy zajmowali się tymi myszami, zaczęli badać i kilka miesięcy trwało, zanim doszli, co się zmieniło. Zmienił się pan, który mył klatki. I ten pan użył innego detergentu. I ten detergent spowodował, że plastikowe rurki, którymi był dostarczany pokarm, plastikowe klatki więcej wydzielały bisfenolu i u myszy nastąpiło rakowacenie i powstawanie nowotworów. Poziomy BPA w tkance piersiowej, które 0,25 mikrogramy, to już zmiany w tkance piersiowej. 2 mikrogramy na kilogram, wzrost wagi prostaty o 30%. 2,5 podatność komórek gruczołu piersiowego na nowotwór, a 10 mikrogramów podatność komórek prostaty na działanie hormonów i rozwój nowotworu. A to jest dopuszczona górna granica. Ustalona w 98 roku. Ostatnie badanie dr Soto, że bisfenol A ma szkodliwy wpływ na nasz organizm w dawce 2 miliony razy mniejszy od najniższych ilości tych substancji, które zostały przetestowane przez toksykologów. Bo tak naprawdę wystarczą pojedyncze, jeżeli w jednej kropli wody znajduje się 132 miliony,
pojedynczych cząsteczek i każda z nich łączy się z receptorem estrogenowym. A rak piersi jest szczególnie podatny na działanie estrogenów. Czyli jeżeli kupujemy to 2, 4, 5, czyli te oznaczenia. 2, 4, 5. Plastiki, tak? Na dole każdego plastiku mamy oznaczenie. 2, 4, 5. Jeżeli tylko raz użyjemy, to woda, ale już powtórnie nie. Jest oczywiście związek pomiędzy spożyciem mięsa przez kobiety a rozwojem raka piersi, ale też cukru. No wiadomo, że rak rośnie używając glukozy, czyli cukru. Rak sutka ma, genetyka ma znaczenie. Odkryte geny nowotworu w 1994 roku, ale proszę Państwa, dopiero kiedy te geny zmutują, to powodują nowotwór. I nosi je 0,2 populacji kobiet i nie są to jedyne geny, które biorą udział w rozwoju choroby. U aktywnieniu tego genu biorą udział estrogeny i nie jest to 100%, że ta kobieta zachoruje. Nawet posiadając ten gen. My jesteśmy poddane działaniu estrogenów najbardziej jako kobiety w okresie reprodukcji. Czyli im wcześniej rozpocznie nam się miesiączka, im później się skończy, tym więcej działa na nas estrogenów niż kiedy późno zaczniemy miesiączkować i wcześniej wejdziemy w okres menopauzy. Kobiety wschodu, w Japonii, w Chinach, pierwszą miesiączkę dziewczynki tam dostają w wieku 16-17 lat, a wchodzą w okres menopauzy w wieku 46-47 lat. U nas pierwszą miesiączkę dostają już dziewczynki w wieku 10-11 lat, a kobiety miesiączkują aż do 55-56 roku życia. Czyli dłuższy okres czasu są narażone tkanka piersiowa i receptory są narażone na estrogeny. Czynniki ryzyka raka sutki, czyli ryzyko rośnie, kiedy pierwsza miesiączka we wczesnym wieku, menopauza w starszym i występuje wysokie stężenie estrogenów, ale też cholesterol ma znaczenie. Być może jest to pośrednio. Okazuje się, proszę Państwa, że dieta bogata w mięso i nabiał i tłuszcze zwierzęce niestety powoduje, że wcześniej występuje pierwsza miesiączka, później menopauza i zwiększa się ilość krążących estrogenów. Jeżeli znowu, tak jak w przypadku mężczyzn, dodamy zaledwie 2 łyżeczki siemienia lnianego dziennie, to redukujemy sobie to ryzyko o 70%. Dlaczego? Oprócz omega-3 siemię lniane zawiera lignany i te lignany po przetworzeniu przez dobre bakterie jelitowe powodują, że jesteśmy chronione przed szkodliwym działaniem naszych własnych estrogenów, jeżeli są w nadmiarze. Zbadano, wiadomo, że zmiana żywienia w wieku nastoletnim może wpłynąć na rozwój raka piersi w wieku dojrzałym, czyli dziewczynki, które jedzą dużo pokarmów zwierzęcych, jako dziewczynki później częściej chorują na raka piersi. Więc zbadano 500 ponad dziewczynek. Badanie trwało prawie 9 lat. Zastosowano umiarkowaną dietę roślinną i co się okazało? Spadła ilość estrogenów. Tym samym spadło u tych dziewczynek ryzyko zachorowania na raka piersi. Kobiety, które w okresie postmenopauzalnym przyjmują hormonoterapię zastępczą, również mają zwiększone ryzyko zachorowania na raka piersi. Ja kiedy, no powiedzmy 20 lat temu mówiłam, kiedy już wejdę w okres menopauzy, przykleję sobie plasterek i do przodu. Dziś już weszłam w ten okres i nie przykleję sobie plasterka. Ja wolę ewentualnie starzeć się. Nie, uderzenia gorąca u wegetarianek to rzadko. A dlaczego? Dlatego, że tak jak udowodniono, ilość krążących estrogenów zależy od pożywienia. Jeżeli, ja już nie pamiętam dokładnych ilości, poziomów, powiem obrazowo. Jeżeli aktywna
kobieta w okresie menopauzalnym, powiedzmy, ma poziom 140, a w okresie menopauzy spadnie do 40, to jest dla tego organizmu to jest szok. Wtedy są te uderzenia gorąca. A jeżeli taka kobieta na diecie wegetariańskiej funkcjonuje na poziomie 70, to jeżeli spadnie do 40, to organizm nie traktuje tego jako szokową terapię. Chcę jeszcze powiedzieć, że ja będąc na tej diecie w wieku 46 lat urodziłam zdrowe dziecko. Naturalnie. Naturalnie i jeszcze karmię na tej diecie piersią. Układ odpornościowy jest tym, co wpływa na to, czy ta komórka, która się pojawiła, przeżyje albo nie, bo ta komórka ma obce białko, czyli powinna być potraktowana tak jak wirus, grzyb albo bakteria. Już wiecie Państwo z poprzednich moich wykładów, że jelita są głównym lokum komórek odpornościowych. 70% naszych białych ciałek krwi przebywa w jelitach i te komórki są tam szkolone, który jest swój, a który jest wrogiem. I te jelita, ta dobra flora jelit, reguluje odpowiedź immunologiczną organizmu, chroni przed czynnikami szkodliwymi przez całe życie. Wiemy już, że jest połączenie pomiędzy dysbiozą, czyli zaburzeniem flory jelit, składu flory jelit, a nowotworem. To jest bardzo proste. Dysbioza, czyli kiedy mało jest dobrych bakterii, czyli pałeczek kwasu mlekowego, a dużo jest bakterii gnilnych, no bo jak je karmimy, te gnilne, no to będą się rozmnażać gnilne. To powoduje, że rozwijają się infekcje, bo nie ma tych dobrych, które chronią przed infekcjami i powstają defekty immunologiczne, bo jak powiedziałam, od składu jelit zależy funkcjonowanie układu odpornościowego i rozpoznawanie, który jest swój, który wróg. Wiemy, że to wszystko i infekcje, i defekty immunologiczne prowadzi do przewlekłego stanu zapalnego, a przewlekły stan zapalny, wolne rodniki tlenowe, uszkodzenie DNA i rozwój nowotworu. Proszę Państwa, dobre bakterie jelitowe jedzą błonnik. Dobre bakterie jelitowe jedzą błonnik, a błonnik występuje tylko i wyłącznie w warzywach i w owocach. Z tego błonnika są produkowane maślany i te maślany mają naprawdę wiele działań, wiele mechanizmów działania. One i niszczą kancerogeny, one zmniejszają ilość mutacji, one hamują wzrost guza, one nawet aktywują śmierć komórek nowotworowych. Proste maślany wyprodukowane przez dobre bakterie z błonnika, który dostarczymy albo nie dostarczymy. Tutaj też taka ciekawostka, że to funkcjonowanie układu odpornościowego zależy również od tego, co jemy. Synteza przeciwciał w komórkach krwi nasiliła się pięciokrotnie po dodaniu niewielkiej ilości soku z jarmuż. Taki przykład. Emocje, zgodzą się Państwo, że mają wpływ na nasz układ odpornościowy. Dlaczego? Przypomnienie. Nasz układ nerwowy dzielimy na somatyczny, niezależny od naszej woli, i na somatyczny, zależny od naszej woli i autonomiczny, niezależny od naszej woli. Ten z kolei dzielimy na sympatyczny, układ walki albo ucieczki, i parasympatyczny, odpowiedzialny za trawienie, za regenerację, za sen, za odpoczynek. Kiedy się denerwujemy, w odpowiedzi na stres aktywuje się neurozapalenie. Uwalniane są substancje prozapalne na wypadek potencjalnych ran, które byśmy odnieśli w walce, w rezultacie produkcji katecholamin, czyli adrenaliny, noradrenaliny. I to inicjuje ostrą fazę reakcji zapalnej. Proszę Państwa, mózg może albo wzmagać, albo hamować procesy zapalne przez to, co on myśli, jakie mamy myśli.
rozwód, separacja lub śmierć bliskiego człowieka jest związane to ze wzrostem zachorowania na raka piersi. Mówiono, że około 2 lata po utracie bliskiej osoby może się rozwinąć nowotwór. Przewlekła depresja, jeżeli trwa dłużej niż 6 lat, powoduje wzrost ryzyka zachorowania na nowotwór. Osoby, które są takie introwertyczne, takie strachliwe, niestabilne emocjonalnie, mają niższy poziom komórek natural killers zwalczających nowotwory niż osoby ekstrawertyczne, stabilne emocjonalnie. Czyli też typ osoby. Czy można to zmienić? Można nad tym popracować. Czynniki psychiczne, takie jak wsparcie psychiczne, chronią nas również i powodują zmiany w odpowiedzi immunologicznej nie tylko w krwi obwodowej, ale również w otoczeniu guza. Badania wykazały również, że dzieci maltretowane, wykorzystywane jako osoby dorosłe częściej chorują na nowotwory, na choroby z autoagresji. Tutaj dotykam takiego zagadnienia. Przebaczenie a pojednanie. To nie to samo. Jesteśmy uczeni, wyrośliśmy w wierze chrześcijańskiej, każe nam się przebaczyć 77 razy. To prawda. Należy przebaczyć 77 razy, ale to nie znaczy, że to nie oznacza to pojednania. Dam przykład. Chciałam zrobić remont balkonu. Znalazłam fachowca, który miał mi wyremontować balkon. Wziął zadatek i znikł. Dokładnie. Czy ja mu przebaczyłam? Tak. Ja nie budzę się codziennie i nie myślę, a gdybym ja cię, a jak ja bym ci tutaj, ach, może pawulon czy coś takiego. O nie, nie, zupełnie spokojnie. Ale ja się z nim nie pojednam. Chyba, że on przyjdzie z bukietem kwiatów i z tymi pieniędzmi i bardzo mnie przeprosi za to, co zrobił. Wtedy jest szansa na pojednanie. Także przebaczenie to jest uwolnienie. Powinniśmy przebaczać. Nic tak nam nie szkodzi, jak to zgorzknienie, to, że codziennie się budzimy i myślimy, że ktoś nas skrzywdził. Uwolnimy się od tego, żeby nam było dobrze. Czyli przebaczenie dotyczy naszego stosunku do krzywdziciela, pojednanie dotyczy relacji pomiędzy krzywdzicielem i pokrzywdzonym. Na to nie mamy wpływu, a na to mamy i korzystajmy z tego. Radzenie sobie ze stresem. Powtarzam zawsze, że stres to jest subiektywna reakcja. Moja koleżanka z pracy nigdy w życiu by tu nie stanęła i przemawiała, bo tak byłaby zestresowana. Ja sama 40 lat temu nie zrobiłabym tego. Dla mnie problemem było pójście w kościele do komunii. A dziś przemawiam do 1000 również osób bez stresu. Czyli adaptacja problemu, właściwa perspektywa spojrzenia, bo czy różni się mówienie do 2 osób, czy 10, czy do 1000? Właściwie mówi się to samo. I nie, brak oczekiwania, że będzie się idealnym, czyli pozwalam sobie, że popełnię błąd, przejęzyczę się. Każdemu wolno. Tak? I wyobrażajmy sobie zawsze najgorszą z możliwych, możliwości, przepraszam, sytuacji. Dla przykładu, mój syn pojechał na snowboard, no i złamał sobie rękę. No i mówi mi ostrożnie, no mamo, wiesz, głowa cała, no to dobrze. Sen a nowotwory. Jedyny znany chronobiotyczny czynnik wpływający na wzrost i rozwój komórek nowotworowych w stężeniu fizjologicznym to melatonina. Zmniejsza inwazyjność nowotworu i jego skłonność do przerzutu i indukuje śmierć komórek nowotworowych. Coś, co wydzielamy codziennie pod jednym warunkiem, że pójdziemy wcześniej spać. Czyli osoby, no niestety to jest moja... To jest coś, co mi grozi. Nie dyżuruję teraz. Dziecko skończy 4 latka, wrócę do dyżurów.
Kobiety, które pracują w systemie zmianowym w nocy z przynajmniej 3 przepracowanymi nocami w miesiącu, posiadały umiarkowany wzrost zachorowania na raka piersi, 3 na raka jelita grubego. Wystarczą 3 dyżury nocne w przeciągu miesiąca, a zazwyczaj ma się ich 6. Mężczyźni pracujący na nocnych zmianach częściej zapadają na raka prostaty. Różne są, no proszę Państwa, my też żyjemy, śpimy, w nocy ktoś zapewnia nam światło, tak, że mamy prąd, że kursują, no ludzie, są różne zawody związane z pracą w nocnej porze. Niestety te osoby, w tym również ja, są narażone na większe ryzyko rozwinięcia nowotworu. Aktywność fizyczna chroni nas przed nowotworem. 30 minut dziennie umiarkowanego do intensywnego wysiłku fizycznego chroni nas praktycznie przed wszystkimi nowotworami, zwłaszcza prostaty, piersi, raka jelita grubego, płuc i endometrium. Witamina D, witamina słońca. Jaki jest poziom witaminy D, który chroni nas przed rakiem piersi? 52 według badań, tak, 52 nanogramy obniżało. I możemy to uzyskać dzięki dziennej dawce 4000. Tyle ja łykam. Witamina D3 tak naprawdę chroni nas nie tylko przed rakiem piersi, ale przed rakiem prostaty, jelita grubego. I nie jest ważne nie tyle dla walki z osteoporozą, ale przede wszystkim dla walki z nowotworem. Raka jelita grubego, 80% niższe przy takiej dawce, przy takim stężeniu. Jeżeli już jesteśmy przy słońcu, problem czerniaka. 15 razy częściej czerniak występuje w krajach rozwiniętych niż w krajach rozwijających się. A przecież mamy mnóstwo kremów z filtrem. Stosujemy te kremy, a i tak chorujemy. I tak naprawdę kremy hamują przenikanie UVB, ale nie UVA, które stanowią 90% energii słonecznej. Czerniak może powstać w wyniku działania innych niż UVB, promieni słonecznych. I tak naprawdę tradycyjne metody, czyli po prostu ubranie się, chroni bardziej niż jakikolwiek krem. Jeżeli już jesteśmy przy kremach, ja uważam, ze względu na, można by oddzielny wykład zrobić na temat substancji toksycznych, które możemy aplikować na naszą skórę. Przeciętna kobieta pochłania rocznie 2 kilo kremu, balsamów i tak dalej. Nakładajmy na skórę tylko te kosmetyki, które możemy zjeść, czyli one są bezpieczne. Zwłaszcza też na skórę dzieci. Ja od 7 już chyba lat korzystam z kremów, które sama sobie robię na biochemii urody. Tanie, skuteczne kremy. Są też inne, zrób sobie krem Eco Spa. Każdy wybierze coś dla siebie. Ja jestem taka trochę leniwa, to są gotowe zestawy. Zamawiam, mieszam w pudełeczku i mam krem, w którym jest tylko jeden konserwant, jeżeli go dodam. Spożycie witaminy K, teraz jest taka znana, ta słynna witamina K2, tak? Ja mówię teraz ogólnie, bo 70% spożycia witaminy K2 to jest filochinon, który występuje w zieleninie, a 30% to jest to, co spożyjemy z innych źródeł, na przykład serów, jeżeli już, a ten filochinon przy pomocy naszych dobrych bakterii jelitowych jest następnie przekształcany w K2, który działa, jest odpowiedzialny za redystrybucję wapnia i powoduje, że wapń, który się wchłania dzięki witaminie D3, trafia do kości, do zębów, a nie do naszych tętnic. Czyli im więcej zieleniny, tym mniejsze ryzyko raka spowodowane niedoborem witaminy K. Kwas foliowy. Jeżeli myślimy o kwasie foliowym, to tylko ciężarne, tak, żeby nie było defektu cewy. Proszę Państwa, kwas foliowy jest odpowiedzialny za syntezę i naprawę naszego nici DNA, za naprawę, syntezę kodu genetycznego. Zwykła zielenina i powoduje
zmniejszyć ilość mutacji i ma działanie hamujące jod. U nas zaleca się mikrogramy, 150 mikrogramów na przykład. W Japonii kobiety przyjmują 10 razy więcej miligramy i z kolei w Japonii o wiele rzadziej występuje rak piersi. To są liczne badania wiążące brak jodu nie tylko z rakiem piersi, ale też z rakiem tarczycy i rakiem żołądka. W Polsce po dodaniu soli jodu zmniejszyło się występowanie raka żołądka. Jeżeli dodamy jod cząsteczkowy i do linii komórkowych, to te linie, te komórki przestają się rozwijać. Glejak na przykład. Wykryto również związek pomiędzy ekspozycją na fluor w wodzie pitnej w dzieciństwie, a przypadkami osteosarkomy u mężczyzn. Tłuszcze. Tłuszcze, nie będę już tak powtarzała, dzielimy na nienasycone i nasycone, które są stałe w temperaturze pokojowej. Te są płynne. One muszą być dostarczone z pożywieniem. My nie możemy ich sami wyprodukować. Z nich są budowane błony komórkowe, pełnią szereg funkcji w organizmie. Dzielimy je również na omega-3 i omega-6. Te mają działanie przeciwzapalne, a te prozapalne. Poddane wysokiej temperaturze albo utwardzeniu powoduje przekształcenie w tłuszcze trans, które są szkodliwe, które między innymi sprzyjają powstawaniu miażdżycy. Te dobre występują w siemieniu lnianym, w oleju lnianym, w rybach morskich. Z nich powstają substancje o działaniu przeciwzapalnym. W normie ten stosunek powinien w pożywieniu wynosić 1 do 4. Tyle jest w oleju z lnianki, na przykład, czy lnianym. Natomiast te omega-6, one są niezbędne. My też musimy je przyjąć z pożywieniem. Występują też w obfitości, w mięsie, w nabiale i w jajkach. Z nich powstają sprzyjające stanowi zapalnemu prostaglandyny PGE2 i w diecie bogatej w białka zwierzęce, ubogiej warzywa oraz olej siemielniany ten stosunek czy omega-3 wynosi 1 do 40. Stąd też łatwo stany zapalne. Jak łatwo stany zapalne, to łatwo o nowotwór. I uwaga, na rynku jest bardzo dużo różnych produktów z omega-3. Pamiętajmy, że duże ryby mają skłonność do kumulacji metali ciężkich. Jeżeli wybierajmy tylko te preparaty, które będą zawierać nie tylko omega-3, ale będą miały udokumentowane jakieś badania, że one, nam nie zaszkodzą, że nie zawierają w sobie metali ciężkich. Badania również wskazują, że dieta wzbogacona w kwas alfa-linolowy, czyli w siemię lniane, również powoduje zmniejszenie ilości nowotworów. Są pewne choroby, które predysponują do występowania nowotworu. Na pewno są to wszystkie choroby zapalne z autoagresji. Tak jak wcześniej mówiłam, reumatoidalne zapalenie stawów, choroba leśniewskiego Crohna, ale też choroba Hashimoto. Mam koleżankę. Zadzwoniłam do niej w tamtym roku, składając jej życzenia urodzinowe. No oczywiście składam jej życzenia zdrowia. Ona mi powiedziała, że ci tak bardzo dziękuję, bo tak bardzo są mi potrzebne teraz twoje życzenia. Mam wykrytą chorobę Hashimoto. Chciałam, słuchaj, chodź do mnie na konsultację, musimy porozmawiać. Nie, no ale chodź. No i porozmawiałyśmy, powiedziałam o znaczeniu diety, a ona potem mi wysłała jeszcze mailem, bo miała biopsję. Napisała mi, żałuję, że tak późno z tobą porozmawiałam. Mam raka tarczycy. Już jest po usunięciu tarczycy. Ale też Grace Bassettowa częściej chorują na nowotwory, czy pacjenci z łuszczycą. Choroba z autoagresji to jest wojna domowa w organizmie. Kiedy jedne komórki zwalczają drugie, siebie zwalczają. Zawsze, kiedy jest wojna domowa, łatwiej organizm czy kraj jest osłabiony. Kiedy pojawi się intruz, w tym momencie komórka nowotworowa, on zostanie przeoczony. Dodatkowo stan zapalny sprzyja sam z siebie powstawanie komórek nowotworowych. Otyłość, drodzy Państwo.
Tłuszcz zgromadzony na brzuchu to tkanka czynna hormonalnie, należy o tym pamiętać. To nie jest takie obojętne, gdzie jest tłuszcz. Na biodrach nam tak nie szkodzi, drogie panie, jak ten zgromadzony na brzuchu. Dlaczego? Bo produkuje i uwalnia różne substancje aktywne. Tumor necrosis factor powoduje rozwój stanu zapalnego. Interleukiny produkuje w dużej ilości rozwój stanu zapalnego, stan zapalny, nowotwór. Estradiol, czyli podwyższa poziom krążących estrogenów, co sprzyja powstawaniu raka sutka i raka macicy. MCP1 powoduje, że powstaje reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie kłębuszków nerkowych, a to z kolei sprzyja powstawaniu nowotworów. Rezystyna sprzyja rozwojowi oporności na insulinę, a oporność na insulinę powoduje, że zwiększa się ilość insuliny, a tym samym zwiększa się czynnika podobnego do insuliny, który powoduje rozwój nowotworów. Czyli jeżeli ktoś ma BMI 30 albo więcej w wieku średnim, to o 50 wzrasta ilość ryzyko zachorowania na raka jelita grubego, ale kiedy ktoś ma 56 lat i ma BMI więcej niż 30, to już o 240. Tak naprawdę decyduje obwód pasa. 99 cm u kobiet i 101 u mężczyzn powoduje dwukrotny wzrost ryzyko rozwoju raka jelita grubego. Dzieci, jeżeli mało kalorii spożywały w dzieciństwie, to w wieku dojrzałym rzadziej chorują na nowotwory. Zresztą nowotwór może się być zapoczątkowany w dzieciństwie i rozwinąć się w zależności od tego, czy znajdzie odpowiednie warunki. Cukrzyca. Osoby chorujące na cukrzycę typu drugiego częściej zapadają na nowotwory piersi, nerek, pęcherza moczowego, jelita grubego i macicy. Przypominam, że jest to choroba, która jest możliwa do wyleczenia właściwą dietą. Hiperinsulinemia. W początkowej fazie cukrzycy typu drugiego, te osoby często nie wiedzą, że już mają cukrzycę, następuje wzrost produkcji insuliny, bo jest oporność tkanek na insulinę, komórki nie chcą przyjmować insuliny, więc trzustka produkuje bardzo dużo insuliny i ten wzrost insuliny zwiększa ilość nowotworów. I razem z insuliną jest produkowany insulin-like growth factor, który stymuluje rozwój wszystkich komórek, w tym też nowotworowych. Na przykład osoby karły, osoby niskiego wzrostu z niedoborem tych czynników wzrostów, one znacznie rzadziej chorują na nowotwory, bo znacznie mniejszy jest u nich ta ilość tych czynników powodujących rozwój komórek. Okazuje się, że stymulatorem wydzielania IGF-1 jest białko zwierzęce, czyli niestety, jeżeli wegetarianin będzie jadł codziennie dużo nabiału, to bez znaczenia. On tak samo będzie miał duże ilość tego czynnika, który stymuluje rozwój nowotworów. Tak samo jak osoby jedzące mięso. Zaledwie wystarczy 11 dni diety bez białka zwierzęcego, żeby o 20% spadła ilość tego czynnika, za to wzrosła ilość białek go wiążących, czyli niwelujących jego złe działanie. Nadciśnienie tętnicze, a rak. Wydawałoby się, że to taka bezpieczna choroba. Ja często, kiedy znieczulam pacjentów z nowotworem, muszę zawsze pytać o choroby współistniejące i często jest odpowiedź: tylko nadciśnienie. Więc ja teraz mogę was zapytać, nadciśnienie tylko czy aż? Pacjenci chorujący na nadciśnienie tętnicze częściej mają stawianą diagnozę choroby nowotworowej. Nadciśnienie tętnicze sprzyja powstawaniu raka nerki 5 razy częściej. Moja mama miała raka nerki, nadciśnienie tętnicze również. Mężczyźni leczeni na nadciśnienie tętnicze częściej chorują na raka prostaty, a duży spadek ciśnienia spowodowany agresywnym leczeniem,
antyhipertensyjnym jest powiązany z częstszym zapadaniem na chorobę nowotworową. Czyli wysoki poziom ciśnienia gwałtownie obniżamy i wtedy częściej takie osoby. Kamica pęcherzyka żółciowego. Te kobiety, bo to głównie jest damska przypadłość, te kobiety, które chorują na, mają kamienie w pęcherzyku żółciowym, częściej chorują na raka jelita grubego. I znowu taka mała chwila refleksji. Zawsze powtarzam, że nasz organizm próbuje się z nami porozumiewać przy pomocy objawów. Zgaga, duszność, ból. To są wszystko te objawy. Tak, kac po imprezie, co to? Tak, tak już mówiłam, zemsta komórek, które przeżyły za śmierć swoich sióstr. I teraz jest nadciśnienie. Organizm mówi nie tak. Albo jesz, albo śpisz, albo za dużo pracujesz, albo za dużo kawy, albo papierosy, które też przecież pobudzają i papierosy uszkadzają produkcję tlenku azotu, przyczyniając się do rozwoju nadciśnienia. A ten człowiek idzie do lekarza i dostaje tabletkę. I żyje dalej w przekonaniu, że wszystko w porządku. I tak samo jak jadł, tak je. Tak samo jak spał, tak samo śpi. Tak samo pije kawę czy pali papierosy. Więc nic dziwnego, że ten czynnik uszkadzający za 5, 10 czy 15 lat spowoduje groźniejszy problem. Znieczulałam taką panią do operacji raka jelita grubego z wyłonieniem stomi, bo nisko był usadowiony ten nowotwór. Pamiętam, jak ona płakała przed tą operacją, bo ona tak bardzo lubiła podróże i zdawała sobie sprawę, że z tą stomią już nie będzie taka mobilna. I kiedy patrzyłam na jej historię, to 15 lat wcześniej cholecystektomia. Organizm pokazał, że coś nie tak. Czy ktoś, kto ma kamienie w pęcherzyku żółciowym, jest informowany, żeby zmienić styl odżywiania w postaci zwiększenia ilości warzyw i owoców? Tylko proszę mniej smażonego, więcej gotowanego. A mięso jak jest spożywane, tak jest spożywane dalej. Jakie inne objawy może wywoływać nowotwór? Osłabienie, brak siły i energii. Przewlekłe zmęczenie. Generalnie uważa się, że rak to jest choroba z braku energii. Chudnięcie, bóle, częste infekcje, no bo już nie działa układ odpornościowy. On już przepuścił nowotwór, tak? Czyli mamy częste infekcje. Jadłowstręt, zwłaszcza do mięsa, organizm często intuicyjnie czuje, co mu szkodzi. Krwawienie z odbytu, z dróg rodnych, z dróg oddechowych. Również, jeżeli mamy jakikolwiek przypadek krwawienia z odbytu, idźmy i sprawdźmy. Niestety nie ma już takiego mojego przyjaciela. Długo miał zmianę stolca i krwawienia. Niestety nic mi nie powiedział. Kiedy powiedział, się pewno wstydził, to już było za późno i już go nie ma. Zmiana kształtu stolca, nieprawidłowe wycieliny również z piersi, czy zmiana kształtu znamienia, zaczerwienienie, pociemnienie, czy zmiana kształtu piersi, wciągnięcie sutka. To są wszystko objawy, które nas powinny skłonić do uwagi, że może coś się złego dzieje w naszym organizmie. Pewne leki mogą się również przyczynić do rozwoju nowotworów. Te nici DNA są nawinięte na takie kłębki i one się nazywają histony. Z nich wystają czułki. I te czułki w zależności od tego, co napotkają w otoczeniu, albo uaktywniają daną nić i jest produkowane białko, albo nie odwijają nici i nie ma produkowanego danego białka. I leki mają działanie epigenetyczne, czyli wpływają. Epigenetyka to jest wpływ otoczenia na naszą dziedziczność, na nasze geny. Najprostszy przykład myszy. O tych samych genach
Jedne karmiono pokarmem bogatym w grupy metylowe, drugim bez grup metylowych. Ten sam gen agouti odpowiedzialny za otyłość, skłonność do cukrzycy i nowotworów. Myszy, które miały mało grup metylowych, rodziły potomstwo, które miało jasną sierść i chorowało na cukrzycę i nowotwory. Myszy z tym samym genem, które karmiono pokarmem bogatym w grupy metylowe, rodziły potomstwo, które było w większości miało ciemne ubarwienie i było zdrowe. Grupy metylowe, donorem grup metylowych jest prosty kwas foliowy, czyli zielenina. Statyny przyjmowane przewlekle zwiększają ryzyko raka sutka. Już mówiłam o tych lekach, mówiąc na temat nowotworów. Prawastatyna, nowotwór u osób w podeszłym wieku, jest związek. Rak prostaty, otyli mężczyźni, którzy przyjmowali statyny, częściej chorowali na nowotwór w porównaniu z otyłymi mężczyznami, którzy nie przyjmowali statyn. Chodzi o długotrwałe stosowanie. Wiadomo już, że statyny zmniejszają śmiertelność z powodu chorób serca, ale nie wpływają na śmiertelność ogólną. Używanie blokerów kanału wapniowego, leczenie nadciśnienia, to są leki, nie znajdziecie ich dużymi literami. To są te malutkie literki pod główną nazwą handlową leku. Amlodypina, verapamil. One, używanie ich dłużej niż 10 lat powodują wzrost ryzyka zachorowania na raka piersi. Diuretyki tiazydowe, hydrochlorotiazyd i kombinacje. Długotrwanie również sartany, leki na nadciśnienie. Jeżeli coś ma w nazwie sartan, może spowodować wzrost ryzyka zachorowania na czerniaka złośliwego. Kobiety przyjmujące B1-selektywne beta-blokery, bisoprolol, metoprolol, atenolol. Ja nie powiem teraz nazw handlowych. Poczytajcie sobie sami, co macie, co bierzecie. Częściej zapadają na raka piersi. Inhibitory pompy protonowej również. I tutaj pantoprazol, lansoprazol, to są również nazwy chemiczne. Nie powiem nazw handlowych. I można by powiedzieć, że dlatego, że ci ludzie i tak mieli problem, to oni zachorowali, bo oni się niezdrowo odżywiali. Tylko że ci, którzy tak samo jedli, a brali grupę z antagonistów histaminy, mieli o połowę mniej nowotworów. Czyli to jednak było związane z lekami. Metotreksat. Pacjenci stosujący metotreksat mieli podwyższone ryzyko zachorowania na nowotwór. Pamiętajmy, proszę Państwa, że na każdym etapie rozwoju nowotworu dieta może włączać albo wyłączać. Tradycyjna dieta śródziemnomorska jest kojarzona z długim życiem i nie tylko zmniejszeniem występowania chorób serca, ale również występowania nowotworów. I główne komponenty to są warzywa i owoce, czerwone wino, oliwa z oliwek i właściwie obecnie się uważa, że oliwa z oliwek to kluczowy element odpowiadający za korzyści zdrowotne tej diety. Ekstrakt z liści oliwek zawiera o wiele wyższą koncentrację i większą różnorodność polifenoli niż sama oliwa z oliwek, zwłaszcza ta rafinowana, dostępna w supermarketach. Ekstrakt z liścia oliwnego indukuje apoptozę, czyli nieśmiertelne komórki nowotworowe zaczynają umierać pod wpływem ekstraktu liści z oliwek. To są tylko niektóre inne związki chemiczne zawarte w roślinach o działaniu przeciwnowotworowym. Ich jest mnóstwo. Kwas elagowy. Jeżeli jak czyta się opis działania kwasu elagowego, to jest tak, jakby czytało się opis działania leku zwalczającego nowotwory. Na każdym etapie blokuje enzymy prokancerogenne, powstrzymuje wytwarzanie naczyń krwionośnych, stymuluje układ odpornościowy i działa na wszystkich etapach rozwoju nowotworu. Gdzie znajdziemy? Maliny, jeżyny, truskawki, orzechy, kurkuma, o której mówiłam wcześniej, kardamon,
Gdy dodamy kardamonu do komórek chłoniaka, Natural Killers niszczy je 10 razy więcej niż bez kardamonu. Imbir ma działanie przeciwzapalne, ogranicza również angiogenezę. Kapustne neutralizują kancerogenne dioksyny i również zawierają związki przeciwnowotworowe. Zielona herbata, udowodnione działanie, mają bardzo dużo katechin, spowalniają rozwój białaczki, raka sutki, prostaty, nerki, skóry i jamy ustnej. Zwykła pietruszka, natka i nie tylko, seler, zawierają apigeninę, która hamuje wytwarzanie nowych naczyń krwionośnych przez guza. Związki siarki, które są w cebulowych, czyli w czosnku, w cebuli, również sprzyjają obumieraniu komórek nowotworów. Zwykłe jabłko. I tutaj taka ciekawostka. 100 gramów świeżego miąższu jabłka ma działanie antyoksydacyjne równe 1500 mg witaminy C. Jabłko zawiera tylko 9, około różne źródła od 3 do 9 mg witaminy C, co działa jeszcze antyoksydacyjnie. 10 razy bardziej skórka z jabłka działa przeciwnowotworowo niż sam miąższ. I teraz uwaga, dobrze, żeby to jabłko było bez pestycydów. No bo w momencie, kiedy mamy w skórce dużo pestycydów, to lepiej ją obrać. Przynajmniej ja mam taki zwyczaj, że jak mam jabłko z niepewnego źródła, obieram skórkę, jak podaję dziecku. Gdy mam jabłko z pewnego źródła, nie robię tego. Ekstrakt z całego jabłka hamuje wzrost komórek raka wątroby i komórek raka i ta in vitro zależnie od dawki. Sok z granatu przebadano mężczyzn z rakiem prostaty i ci, którzy spożywali sok z granatu, o wiele wolniej dochodziło u nich do podwojenia PSA. Zwykłe wiśnie zawierają antocyanidynę, która zmusza komórki nowotworowe do samounicestwienia. Liczne zioła, grzyby. Fitozwiązki działają na każdym etapie. Przed powstaniem neutralizując kancerogeny, zaraz po powstaniu uniemożliwiają rozmnażanie w ogóle komórce z uszkodzonym DNA i chronią dalsze fragmenty DNA przed uszkodzeniem, hamują rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych w organizmie. Kochamy ten stek wołowy, jedzmy go raz, dwa razy w tygodniu, ale nie codziennie, nie jedzmy codziennie mięsa. Zmieńmy nawyki żywieniowe, niech codziennie będą antyoksydanty, niech codziennie będą warzywa i owoce, to wtedy będzie mniejsza szansa zaszkodzenia. Tutaj ilość mikroelementów i witamin w białym ryżu versus ryż brązowy. To jest biały ryż, a to jest, czyli tyle tego jest, a to jest ilość magnezu, B1, witaminy E, tak nawiasem mówiąc, w ryżu brązowym. 7 razy więcej. Ilość witamin i mikroelementów, które występują w bułce z mąki z pełnego ziarna versus bułka z biała. 5 razy mniej witaminy E, 3 razy mniej cynku, 5 razy mniej witaminy E i B6 i 5 razy mniej błonnika. A nie jemy przecież 5 na raz, żeby sobie zrekompensować ten brak, tylko jemy jedną, dwie bułki. Dieta ma udział w powstawaniu 1/3 nowotworów i to są fakty. Niewystarczające spożycie witamin i minerałów może wyjaśnić, dlaczego osoby spożywające małe ilości warzyw i owoców częściej chorują na nowotwory. Te niedobory prowadzą do uszkodzeń DNA. Mówi się, że optymalizacja spożycia witamin i mikroelementów albo poprzez zmianę stylu żywienia, poprzez suplementy witamin i mikroelementów mogą zapobiegać nowotworom i innym chorobom przewlekłym. A to są, to jest koszmar lekarza. Tak. Zaraz
znowu się może zmienić. Nasze ciało niesie nas przez podróż naszego życia. Szpitale są pełne osób, które chciałyby jeszcze dłużej żyć, ale ich ciało mówi, a ja już nie dam rady. I możemy tą podróż skończyć szybko, bo nie dbaliśmy o to ciało, które nas niesie przez podróż naszego życia. Możemy dbać o to ciało i może nam służyć do późnego wieku. Wszystko zależy od tego, co położymy na talerz. Udowodniono już, że bez względu na ilość toksyn, jaka nas otacza, i tak decyduje, czy zachorujemy, czy nie, to, co znajdzie się na talerzu. Nie mam wpływu na moją pracę. Ja wrócę do dyżurów. Ja nie mam wpływu na to, że pracuję w Warszawie, gdzie przebywanie to są 4 wypalone papierosy, ilość smogu. Nie mam wpływu na wiele rzeczy, ale cały czas mam wpływ na to, co znajdzie się na moim talerzu. Proszę Państwa, to Wy też zadecydujecie. Proszę Państwa, albo możemy jeść dużo warzyw, owoców, antyoksydantów, orzechów, strączków. Zachęcam do strączków, wcale nie wzdymają. Możemy się badać, pić wodę, dbać o sen, o relaks. Nikt nie może cofnąć się w czasie i napisać nowego początku, ale każdy może zacząć już dziś i dopisać nowe zakończenie. Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Jeżeli ktoś do mnie napisze, wyślę te przepisy, z których ja korzystam na co dzień. Proszę Państwa, pamiętacie początek mojego wykładu? Kiedy mówiłam o osobach, którym opowiadałam o znaczeniu diety, i te osoby nie skorzystały z tej rady. Jeżeli przyjdziecie do domu i niczego nie zmienicie, to tak naprawdę można uznać, że ten czas tu spędzony był dla Was straconym czasem. Dziękuję bardzo za uwagę.